Czy w którymś momencie widział pan obiekt? Ojciec twierdził, że gość go onieśmielał. Był nieprzyjemny. Torres miał do czynienia z agencją, o której istnieniu niewielu wiedziało. Ostatni raz pan o tym mówi. Tak jest. W zeznaniu Torres napisał: zagroził mi, że naruszę bezpieczeństwo kraju. Milczał od roku 1957 do 2008. Przez pół wieku zachowywał milczenie. To dowód silnego charakteru, uczciwości i powagi, z jaką traktował przysięgę. Ojciec rozpłakał się, kiedy wreszcie przekazał te informacje. Nic nie powiedział dzieciom ani ojcu, z którym był bardzo zżyty. Czy naprawdę Torres ścigał UFO? A może miał zestrzelić coś, czego tam nie było? W 1957 roku amerykański pilot Milton Torres przysiągł milczeć o spotkaniu z nieznanym zjawiskiem. W latach 50. radary miały jeszcze wiele ograniczeń. Ówczesna technologia była niedoskonała. Samoloty znikały z ekranu. Jack Williams jest ekspertem od broni elektronicznej. Latał 25 lat na myśliwcach. Jeśli dałeś za dużą moc, cel zniknął z ekranu, bo radar nie był na tyle stabilny, by utrzymać obraz. Ograniczenia techniki sprawiały, że radar był podatny na manipulacje. Pod koniec lat 50. krążyły pogłoski, że amerykańscy naukowcy eksperymentują z bronią elektroniczną. Czy pracowali z RAF-em nad tajnym projektem? W odtajnionej korespondencji z roku 1988 do brytyjskiego Ministerstwa Obrony Torres pytał: czy prowadzono eksperymenty z bronią elektroniczną, która miała wywołać na radarze iluzję rzeczywistego ruchomego celu? To wymagałoby zaangażowania dużej liczby ludzi. Nick Pope wie o takim tajnym projekcie. CIA realizowała tajny projekt Palladian, zakłócania systemów radarowych. Chodziło o stworzenie sztucznego echa na radarze, żeby przekonać wroga, iż samoloty są tam, gdzie ich faktycznie nie ma. Taka elektroniczna manipulacja. Możemy oszukać radar co do odległości od celu do samolotu przechwytującego. Możemy go całkowicie wyłączyć. Mamy na to wiele sposobów. Umiemy całkiem nieźle zamieszać. Czy właśnie na coś takiego natknął się Torres w 1957? Technicznie to możliwe. Bill Sweetman jest dziennikarzem piszącym o lotnictwie wojskowym. Przechwytywano coś, co było tylko efektem niezwykle skutecznego systemu zakłócania? To możliwe. Pope uważa, że opisywana reakcja NSA jest nietypowa. Jeśli ktoś weźmie udział w próbie zakłócania pracy radaru, później słyszy tylko, że uczestniczył w tajnych ćwiczeniach. I tyle. Jeśli Torres zeznał prawdę, to znaczy, że NSA nie chciała, żeby ktoś wiedział o tym incydencie, albo nie umiała go wyjaśnić. Na początku lat 50. spotkania pilotów z UFO były największym problemem dla amerykańskich sił powietrznych. W wewnętrznym piśmie CIA z 52 roku opisano zaniepokojenie wojska, które uznało, że UFO stanowi zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. W raporcie stwierdzono, że latające spotki obnażają słabość Stanów Zjednoczonych na atak z powietrza. Wtedy rozpoczęto słynny projekt Błękitna Księga, czyli analizę relacji o UFO. Do tego trudnego zadania wybrano kapitana Edwarda Ruppelta. Edward Ruppelt był pilotem podczas II wojny światowej. Po wojnie skończył aeronautykę. Wciągnięto go do wywiadu. Jen Aldrich specjalizuje się w śledztwach UFO.
przestudiował Błękitną Księgę i pracę Edwarda Ruppelta. Nazywano go Supermanem, bo jeździł wszędzie tam, gdzie mógł zdobyć raport o UFO. W kwietniu 1952 roku siły powietrzne dają Ruppeltowi prawo kontaktowania się z innymi jednostkami bez pytania o zgodę zwierzchników. To bezprecedensowe posunięcie. Rok 1952 był rekordowym pod względem ilości relacji o UFO. W tym czasie siły powietrzne ścigały UFO, żeby choć jedno przechwycić. 28 lipca 1952 roku w Charleston Gazette napisano, że lotnictwo dostało rozkaz zestrzelenia UFO, ale przyznano również, że żaden pilot nawet się nie zbliżył do celu. Ruppelt stwierdza jednak co innego w swojej książce z 1956 roku, zatytułowanej Raport o niezidentyfikowanych obiektach latających. Opisał incydent z latającym spotkiem z roku 1952, który nigdzie nie został ogłoszony. Doszło do niego w bazie Kirtland we wrześniu 1952 roku. Do Ruppelta zadzwonił porucznik Parrish, oficer wywiadu 34. Dywizji Lotniczej. Aby zachować tajemnicę, porucznik Parrish osobiście poleciał po Ruppelta. Kiedy zostali sami, Parrish wyciągnął z sejfu tajny raport i pozwolił Ruppeltowi go przeczytać. Ruppelt stwierdził w książce, że był zdumiony. Dlaczego Parrish nie przesłał natychmiast raportu do Błękitnej Księgi? To był bardzo poważny incydent. Zapewne nie chciano, żeby o nim wiedzieli wszyscy dowódcy. Ruppelt napisał: około 10 rano radar wyłapał niezidentyfikowany cel. Natychmiast poderwano dwa odrzutowce. Jeden F-86 poleciał wysoko, drugi nisko. Ten, który leciał nisko, wyrównał lot. Zobaczył coś, co uznał za balon meteo. Kiedy znalazł się w odległości 300 metrów, obiekt już nie przypominał balonu. W raporcie napisano, że obiekt trzymał się przed dziobem samolotu. Jak balon meteo bez napędu mógł lecieć szybciej od dźwięku? Ruppelt stwierdził, że pilot chciał zobaczyć cel z bliska. Leciał na wysokości 1000 metrów z prędkością dźwięku. Zbliżył się do obiektu i dokładnie mu się przyjrzał. Przypominał spodek, był okrągły i płaski. Ruppelt nazwał go obważankiem bez dziurki. Pilot się zorientował, że nie dogoni obiektu i zastanawiał się, co zrobić. Kiedy znalazł się w odległości 500 metrów, cel zaczął się od niego odrywać. Pilot próbował się skontaktować z wieżą, ale był poza zasięgiem. Musiał sam podjąć decyzję. Otworzył ogień do UFO. Ruppelt napisał: w chwilę później obiekt ruszył w górę i zniknął. W bazie zastanawiano się, co zrobić z pilotem. Regulamin wymaga raportu po użyciu broni. Jeśli strzelasz bez rozkazu, trzeba wypełniać formularze i podjąć działania dyscyplinarne. Dowódca 34. Dywizji Lotniczej nie chciał, żeby sprawa trafiła wyżej. Najgorsze, że pilot się upierał, że strzelał do UFO. Każdy, kto złoży raport o UFO, przestaje być wiarygodny. Piloci nie chcieli o tym mówić nawet Ruppeltowi. W bazie krążyły plotki, że pilot jest chory psychicznie albo się pomylił. Dlaczego pilotowi było tak trudno przekonać przełożonych, że widział UFO, a nie balon? Pilot ścigający balon przelatuje obok, a potem dookoła niego. Może uznać, że obiekt mu ucieka. Tim Printy jest sceptykiem i astronomem amatorem. Pilot zatacza kręgi wokół balonu. Ten wisi w miejscu, ale ze względu na ruch samolotu pilotowi wydaje się, że porusza się on bardzo szybko. Aldrich uważa, że ta teoria nie wyjaśnia ruchu w obiektu. Oficer wywiadu stwierdził, że ktoś bawił się z pilotem w kotka i myszkę. Był od niego szybszy.
Porucznik Parrish wyjaśnił Ruppeltowi, dlaczego nie przesłał raportu. Dowódca w to nie wierzy. Uważa, że pilot się załamał. Ruppelt napisał, że dowódca bazy kazał zniszczyć raport, a potem przedstawił własną opinię. Problemy z tym raportem są typowe. Pilot coś zobaczył. Wystrzelił w jego kierunku. Nieważne, jak dokładnie zbadamy incydent, nigdy nie zidentyfikujemy obiektu. Ruppelt przekazał opinii publicznej informacje o polityce zbierania dowodów przez siły powietrzne. Chciał, żeby ostrzeżono pilotów. Pentagon się na to nie zgodził. Dwuletnie rządy Ruppelta w projekcie Błękitna Księga uważa się za okres, w którym śledztwa prowadzono bez uprzedzeń. Mimo to Aldrich zaleca ostrożność podczas czytania jego opinii. Wiele przypadków znamy tylko z opisu Ruppelta. Przekazuje dane z trzeciej ręki. Czy można ufać jego informatorom? Siły lotnicze szukały potwierdzenia zeznań pilotów, poprawiając technikę zbierania dowodów. W grudniu 1952 roku w bazie Wright-Patterson na myśliwcach zamontowano kamery. Przez 15 lat siły lotnicze gromadziły dowody filmowe o UFO. W 1968 roku w raporcie z Błękitnej Księgi stwierdzono, że kamery wideo na myśliwcach pomogą ustalić cechy fizyczne UFO. Liczymy, że filmy ujawnią wiele danych dotyczących składu chemicznego danego UFO. Siły lotnicze uważały, że te dowody wystarczą, by ostatecznie rozwiązać sprawę UFO. Ale filmów z kamer lotniczych nigdy nie odtajniono. Czy śledztwo sił powietrznych nie było rozstrzygające? Dwudziestego października 1952 roku, za czasów rządów Edgara Hoovera w FBI, rozesłano wewnętrzne pismo. Ujawniono w nim, że w wojsku istnieje poważny rozdźwięk między wierzącymi w istnienie UFO a sceptykami. Wywiad uważa, że latające spotki to złudzenie optyczne. Ale niektórzy oficerowie poważnie zastanawiają się nad możliwością istnienia statków międzyplanetarnych. Po prawie 20 latach i zgromadzeniu tysięcy relacji, w 1969 roku siły powietrzne zakończyły projekt Błękitna Księga. Ale czy rząd naprawdę przerwał badanie niezidentyfikowanych obiektów latających? Odpowiedź na to pytanie przyszła z drugiego końca świata. Z relacjami naocznych świadków. 20 września 1976 roku, Teheran w Iranie. W kwaterze głównej irańskich sił powietrznych odbyła się tajna narada wysokich rangą oficerów. Wezwano najwyższe szarże z bazy i z dowództwa. Autorka książek o UFO, Leslie Kin, opisała teherański incydent. Oprócz Irańczyków był tam obecny Amerykanin, pułkownik Olin Mui. Pułkownika Muja przysłała wojskowa grupa doradcza stacjonująca w Iranie. Tacy doradcy szkolą sojuszników w stosowaniu amerykańskiej techniki. Wtedy Irańczycy używali do patrolowania granic amerykańskich myśliwców F-4. W tym czasie był to jeden z najniebezpieczniejszych rejonów świata. Amerykanie wspólnie z Irańczykami strzegli granicy z Irakiem i szpiegowali Rosjan. Pułkownika Moya zaproszono na naradę po nocnym incydencie. Przyjechał również zastępca naczelnego dowódcy sił powietrznych Iranu, generał broni Azar Barzeń. Wiemy, że doszło do spotkania. Pułkownik Mui spisał szczegółowe notatki i przesłał je rządowi. Ten odtajniony raport podpisał pułkownik Mui. Zawiera streszczenie wydarzeń z poprzedniej nocy. Na międzynarodowym lotnisku Mirabad operator w wieży Hauzin Peruzi zaczął odbierać telefony od przerażonych mieszkańców dzielnicy Shemiran. Pierwszy rozmówca twierdził, że coś strasznego wisi na niebie.
Tajne akta UFO. Nisku Mirabat, operator w wieży Hauzin Peruzzi, zaczął odbierać telefony od przerażonych mieszkańców dzielnicy Shemiran. Pierwszy rozmówca twierdził, że coś strasznego wisi na niebie. Wyglądało to jak gwiazda, tylko było większe, jaśniejsze i po prostu wisiało. Po chwili zadzwoniła następna osoba. Operator wyszedł na zewnątrz z lornetką, sam to zobaczył. O 12:30 oficer dyżurny połączył Piruziego z generałem Yusefim, zastępcą dowódcy operacji irańskich sił lotniczych. Generał Yusefi dowiedział się, że na radarze nie ma żadnego sygnału. Gdy spojrzał w kierunku Teheranu, zobaczył na własne oczy jasny, nieznany obiekt. Yusefi zdecydował, żeby poderwać odrzutowiec z bazy Cherokee, leżącej o 300 km od stolicy. Gdy F-4 dotarł do świecącego obiektu na odległość 25 mil morskich, pilot zgłosił, że wyłączyły się wszystkie systemy elektryczne. Za każdym razem, gdy samolot zbliżał się na określoną odległość, padały przyrządy. Łączność radiowa źle działała. Wyłączyła się deska rozdzielcza. Rozległy się alarmy. Pilot zawrócił do bazy. Gdy F-4 zaczął się oddalać od obiektu, a tym samym przestał mu zagrażać, przyrządy się uruchomiły. Generał Yusefi powiedział pułkownikowi Mojowi, że wysłał jeszcze jeden F-4. Za sterami siedział najlepszy irański pilot myśliwców, Parviz Jafari. Dostałem zadanie: rozpoznać, zmusić do lądowania albo zestrzelić. Jafariego skierowano w stronę Teheranu i podano mu współrzędne obiektu. W trakcie wznoszenia rozejrzałem się wokół siebie. Wtedy zobaczyłem obiekt. Gdy Jafari się zbliżał, w odległości 50 km na radarze pojawiło się echo. Sygnał przypominał tankowiec 707. Jafari widział na radarze cel wielkości typowego samolotu liniowego. W notatce mój zapisał, że ze względu na intensywny blask trudno było ocenić rozmiary obiektu. Tak się świecił, że nie było widać korpusu. Kiedy wreszcie Jafari zbliżył się do obiektu, widok go oszołomił. Miał kształt diamentu. Na górze były światła – czerwone, zielone, pomarańczowe, niebieskie. Bardzo szybko się zmieniały. Kiedy Jafari spróbował się zbliżyć do celu, tamten wykonał ruch przeczący prawom fizyki. Nagle skoczyło 10 stopni w moją prawą stronę. 60-80 km w niecałą sekundę. Tak szybko, że to aż niemożliwe. Na naradzie Jafari opisał coś, czego nie miały żadne znane konstrukcje lotnicze. Nagle z dołu coś się wysunęło. Pomyślałem, że zostanę zaatakowany i wystrzelą we mnie pocisk. Jafari postanowił działać i zaatakować mniejszy obiekt. Pomyślałem, że muszę wystrzelić pocisk naprowadzany ciepłem. Kiedy Jafari próbował strzelać, wszystkie systemy zawiodły. Wyłączył się panel sterowniczy broni. Padła też łączność. Nagle obiekt zaczął okrążać samolot Jafariego. Wyobraźcie sobie, że lecicie z prędkością dźwięku, a coś was okrąża. Nie do wiary. To nie był obcy samolot wojskowy. Walczył w powietrzu z czymś zupełnie nieznanym. Nie mam broni. To coś zbliża się do mnie. Za chwilę we mnie uderzy. Wysoko nad Teheranem pilot wojskowy Parviz Jafari toczył walkę z UFO. Zagrożony przez nieznany obiekt, który wyleciał ze statku matki, żeby uniknąć ataku, zaczął pikować.
Pościg szybko się skończył. Obiekt zawrócił. Mniejszy przedmiot poleciał w kierunku dolnej części głównego obiektu i tam zniknął. Według relacji pułkownika Moya, drugi obiekt wrócił do pierwszego i idealnie się z nim złączył. Gdy Jafari odleciał od głównego obiektu, włączyły się systemy obronne i łączności. Rozmawiał przez radio z wieżą. Połączono go z generałem Yousefim. Generał kazał mu wrócić do bazy. Spytałem, dokąd mam wracać? Do Teheranu czy do bazy w Hamadan? Kazano mi wylądować w Teheranie. Gdy zawrócił, żeby polecieć do stolicy, zobaczył coś niewiarygodnego. Widziałem, jak z obiektu wylatuje mały, okrągły przedmiot i leci prosto w stronę Ziemi. Pomyślałem, że zaraz zobaczę wybuch. Zamiast wybuchu, Jafari zobaczył, jak nowy przedmiot zatrzymuje się kilka metrów nad Ziemią. Oświetlił cały obszar. Generał Yousefi kazał Jafariemu obejrzeć ten przedmiot przed powrotem. Gdy Jafari próbował się do niego zbliżyć, znów wszystkie przyrządy oszalały i przestały działać. Mój napisał, że przelatujący w pobliżu liniowiec rejsowy też miał podobne zakłócenia łączności. W tym momencie generał Yousefi kazał mu wracać do bazy. Długa noc Jafariego jeszcze się nie skończyła. Gdy zbliżał się do lotniska Mirabad, zobaczył kolejny nieznany obiekt. Nagle dostrzegłem coś przypominającego walec, z dwoma światłami na górze i jednym na środku. Jafari skontaktował się z wieżą. Oni też to widzieli. Krzyknąłem do obsługi radaru, czy jest tam jakaś jednostka. Odpowiedzieli, że nikogo tam nie ma. Spytałem, a to co jest? Odparli, że nie widzą. Mój napisał, że załoga zobaczyła jeszcze jeden obiekt w kształcie walca. Nazajutrz wezwano Jafariego do bazy na tajną naradę z pułkownikiem Moyem. Ale nocne wydarzenia przedostały się do mediów. 20 września 1976 roku Teheran Journal ujawnił, że ktoś z sił powietrznych rozmawiał z prasą o nocnym incydencie. Wyższe szarże amerykańskich i irańskich sił powietrznych zażądały wyjaśnień. Czy mogło być zaskakująco proste wytłumaczenie? Tak zwane UFO przypominało piorun kulisty. Profesor astronomii Michael DiRobertis sądzi, że zjawiska naturalne często są mylone z UFO. Wiemy, że różnie się zachowuje. Czasem wisi kilka minut na niebie, kiedy indziej tuż nad ziemią. Uczeni sądzą, że rzadko występujący piorun kulisty tworzy mała, ale bardzo gorąca masa elektrycznie naładowanego gazu. Może się pojawić wysoko w atmosferze albo tuż nad ziemią, podobnie jak to, co widział Jafari. Czasem piorun kulisty się rozdziela. Jedna część znika, inna opada ku ziemi. Czy tamtej nocy świadkowie widzieli piorun kulisty? Silne naładowanie ładunkami elektrycznymi pioruna kulistego mogłoby wyjaśniać elektromagnetyczne zakłócenia radaru i systemów obronnych F-4. Bill Sweetman nie jest przekonany. Awaria systemów elektrycznych może mieć wiele przyczyn. Na przykład zawodzi generator albo dochodzi do zwarcia. Nick Pope sądzi, że awarie broni i zakłócenia radaru mogło spowodować inne, rzadkie, naturalne zjawisko. Takie zakłócenia może wywołać pole magnetyczne. Ale musi być potężne i nietypowe. Jeśli piorun kulisty może uszkodzić elektronikę, czy zaburza również fizjologię człowieka? Niebo było czyste, bezchmurne. Nie było innych samolotów. A ja nie mogłem wymyślić,
Jak mam wylądować? Jafari przyznał, że znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. Jak wylądować? Miałem zamęt w głowie. Nie wiem, co się ze mną wtedy działo. Nie pamiętam. Nie mam pojęcia, co się stało w tym konkretnym czasie. Jeśli Jafari był zdezorientowany przy lądowaniu, czy mógł się również pomylić w trakcie innych czynności? Jack Williams uważa, że Jafari popełnił prosty błąd przy próbie oddania strzału. Wybrał niewłaściwy przełącznik. Jeśli nie pstrykniesz do góry głównego przełącznika uzbrojenia i nie wybierzesz odpowiedniego stanowiska bojowego, nic się nie stanie, gdy naciśniesz guzik do oddania strzału. Po naradzie notatki pułkownika Moya wysłano do władz amerykańskich jako jawne memorandum. Dwa dni później do agencji kontrwywiadu trafił drugi raport napisany przez pułkownika Mackenziego. Pułkownik Mackenzie stwierdził, że wykorzystał w raporcie doniesienia prasowe i informacje z drugiej ręki. Pismo pułkownika Mackenzie było niemal identyczne z tekstem Moya. Nagle podjęto kontrowersyjną decyzję. Raporty początkowo oznaczone jako jawne utajniono. Co przeleciało nad Teheranem, że trzeba to było zatuszować? W roku 76 nad Teheranem zobaczono UFO. Istnieją dwa niemal identyczne raporty amerykańskiego wywiadu opisujące to zdarzenie. Początkowo oba oznaczono jako jawne. W pewnym momencie władze amerykańskie nagle utajniły to spotkanie. Dlaczego? 4 miesiące po zdarzeniu opinia publiczna doczekała się odpowiedzi. W styczniu 1977 roku irański zastępca naczelnego dowódcy generał Azerbejdżan wygłosił zaskakujące oświadczenie. W wywiadzie generał stwierdził, że USA i Iran mają procedury wymiany informacji o UFO. Wtedy Azerbejdżan ujawnił informację, która zainteresowała władze amerykańskie. Odkryliśmy działanie zakłócacza pracującego jednocześnie na kilku częstotliwościach. Ta technologia nie istnieje. Niezwykłe stwierdzenie. Każdy rząd zapłaciłby miliardy dolarów za możliwość wyłączania przyrządów we wrogich maszynach i zakłócania wyboru właściwych przycisków przez obcych pilotów. Do dziś takie urządzenie nie powstało. Czy dlatego przeprowadzono intensywne śledztwo w sprawie incydentu w Teheranie? Głównym zadaniem kontrwywiadu jest ocena możliwości technologicznych przeciwnika. Sześć lat później, 31 grudnia 1982 roku, kontrwywiad odtajnił inny ważny dokument. Agencja kontrwywiadu przeanalizowała wartość danych przesłanych z Teheranu. W raporcie omówiono wszystkie najistotniejsze czynniki tej obserwacji UFO. Zanalizowano wiarygodność i rangę świadków. Zestawiono obserwacje z danymi z radaru. Rozważono możliwy wpływ pola elektromagnetycznego i niezwykłą szybkość manewrów obiektu. W rubryce uwagi znalazł się komentarz: znakomity raport. Sprawa spełnia wszystkie kryteria niezbędne do prawidłowego studium zjawiska UFO. To wyjątkowo ważne słowa. Całkowicie przeczą oświadczeniom złożonym przez siły lotnicze w 70 roku. Wiadomo więc, że Amerykanie nadal prowadzą śledztwa w sprawie UFO. Do dziś Jafari wierzy, że zobaczył coś nie z tego świata. Za szybko manewrowało. Tego nie zbudował człowiek. Nie znaleziono żadnych dowodów prócz relacji naocznych świadków. Po islamskiej rewolucji w 79 roku i upadku szacha wiele relacji zniszczono. Nie ma nagrań z kabiny, danych telemetrycznych, zapisów mechanicznych ani danych z radaru.
Nawet jeśli Stany mają więcej danych o tym incydencie, nie zostały one odtajnione. Brak dowodów naukowych sprawia, że zeznania pilota budzą wątpliwości. W roku 80, 4 lata po incydencie, w Teheranie inny pilot myśliwca złożył niezwykłe zeznanie. Oto dokument amerykańskiego Departamentu Obrony wpisany do akt 3 czerwca 80 roku. To relacja z incydentu w Ameryce Południowej widzianego przez setki świadków. La Jolla, Peru. 11 kwietnia. 1800 osób wojskowych i cywilów było na zmianie w bazie lotniczej Mariano Melgar, gdy rano dostrzeżono okrągły obiekt w zastrzeżonej przestrzeni powietrznej. Początkowo sądzono, że to balon meteo. Obawiano się również szpiegostwa. Tam jest chroniony obszar wojskowy. Uznano to za wdarcie się w zastrzeżoną strefę. Wezwano pilota Oscara Santamarię do zestrzelenia, jak sądzono, balonu szpiegowskiego. W owym czasie Mariano Melgar była najbardziej strategiczną bazą Peru. Przechowywano tam broń i nowe rosyjskie samoloty bojowe. Santa Maria śpieszył się, żeby przechwycić obiekt, zanim dotrze do tajnych wojskowych urządzeń. Pilotował Su-22, rosyjski myśliwiec szturmowy wyposażony w działko 30 mm. Wszedłem na 2,5 tysiąca metrów. Rozpocząłem manewr ataku. W roku 2013, w czasie publicznego przesłuchania, Santa Maria tak opisał to spotkanie. Powiedział, że szybko zlokalizował cel. Dostał rozkaz zestrzelenia, więc się nie wahał. Puściłem serię 64 pocisków 30 mm. Jedno trafienie tego kalibru z ładunkiem wybuchowym strąciłoby większość samolotów. Nic się nie stało. W raporcie kontrwywiadu napisano: pilot strzelał, nie powodując żadnych widocznych uszkodzeń. Ku jego zdumieniu zaliczył bezpośrednie trafienie, ale bez efektu. Było tak, jakby pociski znikały we wnętrzu obiektu, nie robiąc mu krzywdy. Santa Maria był dobrze wyszkolonym pilotem. Znów ustawił się przed celem. Tym razem cel wykonał unik. Balon wzbił się szybko do góry. Zostałem na dole i nie mogłem strzelać. Santa Maria uruchomił dopalacze i przyspieszył, przekraczając szybkość dźwięku, ale nie mógł dogonić obiektu. Kontrwywiad napisał w raporcie: pilot próbował drugi raz zaatakować, ale UFO uciekło z Su-22. Santa Maria kilkakrotnie próbował namierzyć cel, ale za każdym razem, gdy się do niego zbliżał, obiekt uciekał do góry. Zachowywał się tak, jakby przewidywał ruchy pilota i bawił się z nim. Ścigając UFO, Santa Maria dotarł na 20 tysięcy metrów, na skraj troposfery. Wyprowadził Su-22 poza pułap operacyjny i znalazł się na nieznanym terytorium. Nagle rozległ się alarm. Uruchomił się alarm niskiej ilości paliwa. Wystarczyło zaledwie na powrót do bazy i lądowanie. Santa Maria podjął jeszcze jedną desperacką próbę przechwycenia obiektu. Gdy znalazł się 100 metrów od celu, dokonał zaskakującego odkrycia. Peruwiański pilot Oscar Santa Maria dotarł na odległość 100 metrów od celu, którym miał być balon szpiegowski. Zdumiało go to, co zobaczył. Zaskoczyło mnie, że to wcale nie był balon. Był to obiekt o średnicy 10 metrów. Górną część stanowiła kopuła pokryta kremową emalią. Podstawa miała wypukłą, szeroką, metaliczną, srebrzystą powierzchnię. Nie było skrzydeł, silników, okien ani anten. Pilot uświadomił sobie, że to UFO i nie strzelił.
Zrozumiał, że dalszy pościg jest niemożliwy. Ścigany obiekt krążył wokół niego, a jemu kończyło się paliwo. Nie miał wyboru. Musiał wracać, inaczej by zginął. Santa Maria ruszył desperacko w dół. UFO nie poleciało za nim. Obiekt unosił się w zastrzeżonej przestrzeni powietrznej nad Mariano Melgar jeszcze 2 godziny, a potem zniknął. W raporcie kontrwywiadu stwierdzono, że podobno dostrzeżono jakiś pojazd, ale jego pochodzenie pozostaje nieznane. Oscar Santa Maria prawdopodobnie jest jedynym pilotem wojskowym, który otworzył ogień i trafił UFO. Co tak naprawdę ścigał? Balony meteo są często mylone z UFO. Mają bardzo jasne powłoki, które z daleka świecą jak gwiazdy. Osiągają pułap ponad 30 tysięcy metrów. Tyle samolotów nie wchodzi na taką wysokość. Czy Santa Maria ścigał balon? Pilot w czasie lotu, gdy się rozgląda wokół siebie, nie ma żadnego punktu odniesienia. Może mu się wydawać, że coś jest blisko, gdy znajduje się daleko. Doznaje złudzenia optycznego. Santa Maria twierdził, że obiekt bawił się z nim w kotka i myszkę. Czasem leciał z taką samą prędkością lub szybciej. Nie ma takiego balonu, który wykonywałby podobne manewry. Nie przetrwałby bezpośredniego trafienia z działka 30 mm. Znany dziennikarz lotniczy Bill Sweetman ma inne wyjaśnienie. Su-22 to dość prosty samolot szturmowy, nie należy do jednostek przechwytujących. Przy projektowaniu nadano pociskom Su-22 ciężar, a nie prędkość. Co oznacza, że pociski nie lecą szybko. Trzeba się zbliżyć do celu, by trafić. Jeśli strzelamy z daleka, pociski zaczną spadać, bo nie wylatują zbyt szybko. Być może działka Santa Maria nigdy nie trafiły w cel. Mimo wszystko podobne spotkanie może na zawsze odmienić życie pilota. Cały lot trwał 22 minuty. Na zawsze wyryły się one w mojej pamięci. Przekonały mnie, że istnieje życie pozaziemskie. Czy piloci myśliwców, tacy jak Santa Maria, po prostu mieli halucynacje? Widzieli nieistniejące obiekty? A może załamywali się nerwowo w obliczu nieznanego? Przerażony pilot widzi, że coś ku niemu leci. Znajduje się w sytuacji, w której ma do czynienia z czymś nieznanym. Może zadziałać instynktownie. Dlatego to takie ważne, żebyśmy takich sytuacji nie ukrywali. Ale kiedy chodzi o bezpieczeństwo kraju, śledztwa w sprawie UFO nadal będą tajne. Porównałem utajnienie akt do piwnicy w domu. Łatwiej tam coś schować i zostawić, zamiast ciągle się z tym borykać. Na całym świecie piloci myśliwców spotykali UFO. Ale nie istnieją dowody, że te nieznane obiekty pochodzą z kosmosu. Pozostaną niezidentyfikowane.